Pani Jadwiga się wypowiada. Wierzono mnie brak zdrowia psychicznego, co jest w ogóle uwłaczające. I co mam powiedzieć? Ale nie załamuję się, bo po prostu ja mam tak silną wiarę w sobie, że gdybym nawet... A proszę sobie wyobrazić, że dwukrotnie jeden mnie puszcza i pokazuje z gracją, że mam przejść, a drugi jedzie pod prąd na mnie. No ja. I babka mnie... A nie, no w ogóle przepraszam, bo już się nakręciłam, jak to mówią. Pani Jadwiga. Prowadzę staruszkę na mszę 91-letnią. I to też się ludziom nie podoba. Zostałam poproszona. Pani Jadwiga. Proszę ojca. Ja myślę, że może zbiorę się i kiedyś przyjadę od Królowej Polski. A pani jest z tym tej parafii? Pani jest pała. I myślę, że może dostąpię tego zaszczytu i z ojcem porozmawiam, bo... Pani Jadwigo, możemy już zrobić kropkę? Dobrze. Tak, kropkę i... A z jakiej parafii pani jest? Z jakiej parafii z Elbląga? Z jakiej parafii w Elblągu? Z jakiej parafii pani jest w Elblągu? Przy którym kościele? Świętego Brunona. Pięknie. Tak. Pozdrawiam serdecznie. Piękny kościół. Dziękuję. Wrócił do nas ksiądz, cudowny ksiądz Stanisław Turek wrócił. I to jest zwiększenie mojego szczęścia, że po 8 latach wrócił do nas i świętość będzie odzyskana w tym kościele. Dziękujemy pani. Pozdrawiam z Panem Bogiem. Bóg zapłać z Panem Bogiem i z Maryją. Z Bogiem. Dziękuję serdecznie. No właśnie pani wiele wątków poruszyła. Rzeczywiście pierwszy jest o diakonacie, ale mam nadzieję, że to już państwo jakoś tak przyjęli te treści o diakonacie, a teraz o Eucharystii pani mówi, o adoracji. No są różne. Jeżeli adoracja ma być w ciszy, to powinna być w ciszy. Powinniśmy to uszanować. Ale są tacy ludzie, którzy lubią głośno i myślą, że no to trzeba też kiedyś może taktownie powiedzieć, daj człowieku spokój, bo ma być w ciszy, to jest w ciszy. Ale są różne sytuacje, są różne sytuacje. Z ludźmi, z nami to jest tak jak z kwiatkami różnymi. Są różne kwiatki na łące, są tak jak w ogrodzie botanicznym, pójdźmy, jakie różne rośliny, a na świecie jakie różne, prawda? Można tak porównać, że świat to tak, ludzie to tak jak ogród botaniczny, przeróżni są, przeróżne charaktery, przeróżne, no przeróżni ludzie. Jeden ma kulturę więcej, już ma jakąś taką ogładę, tą kinderstubę, z domu wychowany, drugi nie, trzeci i tak dalej. No różnie to bywa, dlatego ten czas jest, czas na ziemi jest czasem doskonalenia. Z nami to jest tak jak może z kamieniami w rzece, prawda? Ile ta woda musi się napracować, te kamienie później tak ładnie wygładzone. Można zobaczyć, to teraz są wakacje, zobaczcie w tych górskich rzekach, jakie te kamienie takie wyokrąglone, wygładzone. Popatrzcie na taki kamień, ile tam pracy było, ile ocierania kamień o kamień, że one się tak takie stały, prawda? Tak samo z nami. My tak ocieramy się jakoś nieraz psychicznie przez te różne sytuacje człowiek o człowieka i trzeba zacisnąć zęby cierpliwie, obrażą człowieka. To jest, są ludzie bardzo kulturalni, ale jest ich chamstwo. Tak, pamiętam ksiądz kiedyś byłem jeszcze w mojej parafii i pamiętam był taki ksiądz wikariusz, który mówi, wiesz, najgorsze to jest chamstwo z pieniędzmi, no. No ale takie to też ten człowiek, no kiedyś może się zastanowi, my dajmy mu przykład i dobrze też reagujemy na przeróżne sytuacje, że nie jesteśmy cicho, ale i też jest problem, jak tu zareagować, prawda, żeby to było przyjęte. No, tak to jest. I ranią nas. Każdy człowiek też ma krzyż. Każdy człowiek po grzechu pierworodnym
ważne jest to, że człowiek cierpi. Są różne cierpienia fizyczne, duchowe, psychiczne. Są różne cierpienia, choroby. Jest niezrozumienie. Tak, a to jest na skutek grzechu. Grzech to wszystko sprawia. I nasze życie z Chrystusem to jest życie, to jest doskonalenie się. Życie nasze jest to takie przygotowywanie do nieba. A w niebie nie będzie grzechu, nie będzie zła. I Pan Bóg jakoś tak doskonali nas, dopuszcza przeróżne rzeczy na nas, żebyśmy stawali się coraz lepsi, coraz doskonalsi, coraz bardziej uchrystusowieni, jak Chrystus. On przyjął ludzkie ciało, Boży Syn, żebyśmy był podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu i Jego naśladując, stajemy się coraz lepsi, stajemy się uchrystusowieni. No i o to chodzi, proszę Państwa. Rozmawialiśmy dość długo. Dziękuję bardzo serdecznie. Podam też w takim razie, ponieważ Państwo mówiliście o adoracji, ta adoracja bez granic. Dziękuję za to poruszenie sprawy. Oby to się nam jak najszybciej rozwijało, proszę Państwa. Jeżeli będziemy się modlić, proszę Państwa, świat potrzebuje modlitwy. Świat potrzebuje modlitwy. Zobaczcie, wszystkie objawienia Matki Najświętszej, one są w naszych czasach. Jak tak patrzę przy budowaniu tych stacji Drogi Maryjnej, to przy tej okazji właśnie zacząłem tak więcej czytać o objawieniach, szukać. To miejsc, w których jest Matka Najświętsza, szczególnie działa w świecie, są tysiące. Wiele, nie chcę powiedzieć ile, bo nie wiem, ale bardzo wiele miejsc objawień Matki Najświętszej. A w naszych czasach jest to jakoś zintensyfikowane. Dlaczego? Bo jest też zintensyfikowane działanie szatana. Zobaczcie Państwo, jak to jest. Jest to coś niesamowitego. Zorganizowane to jest działanie. Zorganizowane. To są, święty Jan Paweł II mówił, na świecie istnieją centrale antyewangelizacyjne, czy centrale, które systematycznie prowadzą antyewangelizację i są anonimowe. To jest zorganizowane i anonimowe, nie wiemy w którym miejscu, gdzie, co. To jest jakieś aż tajne. Tylko widać to po owocach też. Ale widać pani, po działaniach niektórych ludzi, organizacji. No tak. I widzimy, że i posuwają się Warszawa do strasznego działania rzeczywiście przeciw Bogu. Narzekająca, spazmująca, ciągle jest źle. Na dorobku ciągle. Napady, zobaczcie, są napady. Dzieje. Rysia co mówi, lubię dzieje. Napady, teraz lubię napady. Na i cała taka pani Jadzia. Ja tylko mówię wycinek pewien. Tak. Na Malcie na przykład, kto by przypuszczał, gdzieś 400 tysięcy jest na Malcie, to był najbardziej katolicki kraj. Polska, Irlandia i Malta w Europie. I co zrobili? Nawet przy milczeniu w kościele tych, którzy powinni mówić głośno. Tak, przy jakimś takim, powiedziałbym, niemocnym działaniu, może tak. Chciałbym to delikatniej. W bardzo krótkim czasie najpierw wprowadzili rozwody. Nie było rozwodów cywilnych też. Później szybko wprowadzili związki tych sodomickie jako małżeństwo. A teraz jeszcze dali dzieci na wychowanie sodomitom. Bardzo szybko to idzie. W bardzo katolickim kraju wystarczyło tak zadziałać, taką propagandę zrobić, żeby wszystko wywrócić. Zobaczcie, dzieci gorszą. Od dzieci zaczynają. Dzieci. Jak dzieci przyzwyczają do tego, że jest dwóch tatusiów, dwie
mamusie, a nawet więcej. Jak wczoraj rozmawiałem tu z ojcami właśnie z Brazylii, czy z Boliwii, z ojcem profesorem Józefem i z Ameryki, ojciec Waldemar, który jutro będzie w swojej parafii świętowo 25 lat kapłaństwa. Gratuluję mu też 25 lat kapłaństwa. Ojciec Władysław Bodziony, który posługuje w sanktuarium naszym, też ma. Tak. Proszę Państwa, tak rozmawialiśmy i oni mówią, aż mi się wierzyć nie chciało. Ale teraz, w tych czasach naszych, nie pamiętam kiedy, czy w tym roku, czy rok temu, czy gdzieś tam, już nie pamiętam, gdzie to było, ślub zawarł człowiek z drzewem. Z drzewem. No. To jest gdzieś jakieś pomieszanie z poplątanym. Gdzieś tam zawarli ślub trzech mężczyzn, a mówili, że miał być czwarty, tylko że umarł. I tam chcieli jakoś jego figurę, czy coś zrobić, czy tak, i coś jeszcze tam, jakąś ceremonię. A gdzieś tam inny zawarł ślub z wirtualną postacią, z jakąś gdzieś, no, ślub. Słuchajcie, to jest za mało postawione na głowie. To ja mówię tylko o tym, a te wojny wszystkie, które są straszne, a ta rewolucja cywilizacyjna, wojna cywilizacyjna, bo tak odbieram to najście milionów muzułmanów na Europę. Milionów. I każą nam przyjmować, bo dobry uczynek. Nie mieszajmy porządku. Dobre uczynki też muszą być robione z rozumem. Rozum. Nie grzeszyć przeciwko rozumowi także. Owszem, dobry uczynek, ale zaraz sprawdzić tego człowieka. Sprawdzić. Przychodzi i mówi, daj mi tam pieniądze, bo to i to. A okazuje się, że on kłamie. To jest złodziej. Trzeba to też sprawdzić. Zobaczcie, rewolucja, nie udało się. Nie udało się pod Wiedniem, nie udało się w innych przypadkach wtedy. I zwycięstwo było pod Wiedniem. Nie udało się inaczej, to teraz tak. Jak to robią w sposób zorganizowany. To rządy. Unia Europejska chce karać Polskę za to, że Polska chce być bezpiecznym krajem. Chce zachować swoją kulturę. Chcą karać Polskę. A gdzie tu jest wolność? A gdzie suwerenność? Co? Czyli już jesteśmy w czasach totalitarnych? Czy wrócił ten czas? Jak to widzieć? Widzicie Państwo, jest bardzo dużo różnych spraw. Bardzo dużo pomieszania. Również w Kościele. Ja mówię, dziękuję Panu Bogu za Kościół w Polsce, że mamy takich biskupów i tylu świętych kapłanów. Dziękujmy za to i pilnujmy tego i módlmy się, żeby to było dalej. Ale jest i w nauczaniu, w Kościele. Dochodzą do nas te głosy i tam, i tam, i tam. I co robić? No idźmy do tego, który jest naszym Panem. On czeka na nas. Stąd ta adoracja. To tak niewiele potrzeba. I zwracamy się i do chorych, do tych, którzy z domu nie mogą wyjść. Wy możecie bardzo wiele sercem się przenieść przed Najświętszy Sakrament, prosić za Polskę, za rodziny swoje, o wiarę wśród dzieci, młodzieży, bo oni wiarę mieli. Zobaczcie, bo to może być bardzo źle, jeżeli chodzi o wiarę, o Kościół. Naprawdę, ja tu nie chcę być jakimś fałszywym prorokiem, czarne myśli, żebyście mieli. Kochani, nie, ale trzeba przygotowywać się i wiedzieć. Zobaczcie, co jest na przykład z katechezą, no. Co jest z katechezą? Czy wszędzie katecheza jest na odpowiednim poziomie? Czy tam jest głoszony Chrystus? Mówiłem w radiu. Kardynał Eik, chyba tak się czyta, czytałem to na jednym z portali z Holandii, mówił, dlaczego w Holandii tak się stało. Holandia, święty kraj, wydała wielu świętych, misjonarzy, wielu fantastycznych ludzi, a teraz kościoły sprzedają. Kościoły zamieniają na dyskoteki, na restauracje, na knajpy, za przeproszenie.
domy sobie robią. Ja kiedyś w Szwajcarii musiałem być i ktoś mnie zaprosił i na noc dali nam hotel. I patrzę przez okno, a tam jest kościół gotycki piękny. I patrzę, nie ma witraży, są okna zwykłe, szyby i widzę stropy, w połowie tych okien widać, patrzę, szafy jakieś i tak dalej. Co oni zrobili z kościoła? Tak, i tak się stało. To się stało w ciągu kilku lat. A ja co mówi kardynał Eik o Holandii? Mówi, w połowie XX wieku słyszeliśmy na katechezach, słyszeliśmy więcej o Che Guevarze niż o Chrystusie. Nie mówili nam o sakramentach. Katechezę położyli. Mówili na katechezie o czymś innym, nie o Chrystusie, nie do Chrystusa doprowadzali. Potrzeba nam dobrych katechetów. Trzeba się modlić o to, ale i pilnować tego. Ale mało tego. A później, mówi, przyszedł właśnie rewolucja seksualna, rok 1968, rewolucja na uniwersytetach i mamy to, co mamy teraz. A teraz nie ma tej rewolucji w Polsce też? A przez internet, w mediach, nawet w telewizji publicznej. Jakie oni lansują na przykład małżeństwa? Jaki model rodziny w telewizji publicznej? I do tego mam żal. Tak mówią, telewizja publiczna, taka już dobra, tak akurat. Wieszają się na kościele raz po raz, to pokazują, tamto pokazują. A może chcą dobrze robić, daj Boże, dziękuję bardzo, dziękuję. Może za dużo powiedziałem, że wieszają się, ale tak w emocjach trochę. Tak, w każdym razie pokazują z jednej strony tu piękne sprawy, a tutaj jaki styl, jaki w tych filmach idzie, jaki przekaz, jaki styl życia. Jakby Boga nie było. W telewizji publicznej, już nie mówię o tych telewizjach komercyjnych, prywatnych. To już nie mówię o tych mediach, to szkoda mówić tutaj, o tych gazetach i tak dalej. Ale to jest pełno idzie i to myślicie, że to nie zostaje w nas? Z jakim przestajesz, takim się stajesz. W takiej jesteśmy atmosferze. Takiej atmosferze, antykultury, antychrześcijańskiej, antychrystusowej i to jest. I w Polsce też to jest. Tak jak było, jak to, co się stało i czy w Niemczech, czy w innych krajach, czy w Holandii, to, co powiedziałem, czy w Belgii, czy we Francji. Przecież Francja jeszcze wcześniej tam miała tą rewolucję francuską i tak, straszna rewolucja, teraz świętują to ich święto, zburzenie Bastylii, to jest to masońskie jest, było i tego, w każdym razie tak, no ale cóż, to już inne kwestie. Tak, w każdym razie, co robić? Modlimy się, to jest nasza broń. I stąd adoracja przed Najświętszym Sakramentem. Modlimy się o powołania kapłańskie zakonne. Modlimy się o wiarę silną, bo będzie źle w Polsce, będzie źle. Nie straszę, ale stąd pytajmy się, co ja robię. I ta adoracja, proszę Państwa, dziękujemy za nią. Adoracja bez granic. Mówcie nam, gdzie organizujecie tą adorację. I organizujcie o powołanie kapłańskie i zakonne, święte, mądre, dobre. O odrodzenie jeszcze większe, żeby zakony były, żeby realizowały wszyscy swoje charyzmaty. Było to powtórzenie wczorajszej katechezy. Uczcijmy teraz niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny poprzez śpiew godzinek. Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać, że się niepojętą. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy, a wyrwij nas potężnych nieprzyjaciół mocy. Chwała Ojcu, Synowi, Jego Przewieszczeniu i rób temu i w bóstwie Duchowi Świętemu. Jak była na początku i zawsze i nie
witaj, Pani świata. Niebieska królowa, witaj, Pano nad Panem, ja soborankowa. Znaczy, taka to robota, proszę Państwa. Tak. Zapraszamy. Także Pani Jadzia tutaj taka wygadała się. Co? Co jest? ITP, Pani Jadzia, wygadałaś. Dobrze. Kowiecina powiedziała, co wiedziała. Pani Jadzia Kowiecina. Dobrze. A że ona tam szkół nie pokończyła i po co to ona gada? Taka jakaś niezadowolona z życia, ale jakoś ten ksiądz ją udobruchał. Powiedział, że no good, Jadzia, good. No, Pani Jadzia. Także zapraszamy do szczerych zwierzeń. No. No bo wiecie Państwo, z Warszawy to zrobili burdel tutaj, rzeczywiście. Warszawa, że ludzie są gadami, że ludzie są nieprzyjemni, są rzeczywiście tymi gadami. I jakoś tak na zachodzie to inaczej się odbywa, że tam ludzie są mili, uprzejmi na zasadzie ateizmu, a tutaj było na zasadzie tej religii katolickiej. Ta religia katolicka jest taka, jak tutaj słyszą to, co Państwo, tutaj ksiądz Rydzyk mówi, i w Holandii, i w tych innych krajach zachodnich, no to więc tutaj jest najbardziej prymitywnie, bo tylko religia trzymała tutaj, żadna wiedza, żadna modność. Mądrość, wyrozumienie, żadna logika, tylko po prostu ta religia katolicka trzymała. A jak ta religia upadła, bo ludzie w nic nie wierzą, a jak czy wierzą, to, czy co robią, to robią na pokaz, no to przepraszam bardzo. No. To wszystko nie ma znaczenia. No właśnie. To, co ludzie robią, nie ma znaczenia, ponieważ wszystko robione jest na pokaz, jak ta trupia czaszka właśnie nam tutaj podpowiada, że na pokaz to wszystko jest robione. No, także takie są, proszę Państwa, takie są dziady. I plotkują, i gadają, i szczebiocą, i jęzorami, i za plecami, i to, i tamto. Także jeździłam tutaj, proszę Państwa, to znaczy biegałam do Parku Skaryszewskiego i z powrotem co pół godziny, bo tu w Warszawie wielki smród. No ale i autobus jeździł 002 z Młocin aż do Marysin Wawerski. Nocny, taki inny, nie przez centralny, taki inny nocny. Przez Park Skaryszewski też jeździł razem ze mną, równolegle. Także proszę Państwa, tutaj posłuchałyśmy przy okazji o jakiejś tam Jadzi, której też na oczy nie widziałyśmy, bo to przecież naród, jak jest ciemny, to też oczu nie ma.